Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Typowo ogródkowy, ale jesienne porządki trzeba zrobić w ogródku, no bo przecież się same nie zrobią, słuchajcie. Więc jak ja sobie wczoraj zaplanowałam, że dzisiaj ogarnę ten ogródek, to ja to muszę dzisiaj zrobić. Więc mam czas do 15, jest pół do 11. Mam nadzieję, że postaram się to wszystko zrobić, ale szklarni chyba nie ogarnę. Chociaż żeby tutaj ogarnąć. Za oknem typowo już taka przypomina nawet pogoda dzisiaj jesień. Miało być cieplej, miało być 26 stopni, póki co jest 16. Ale te słońce tak jakby chciało przejść, a nie mogło, bo jest takie mleko. To niebo to takie mleko dzisiaj jest, wiecie, i tak jakby właśnie chciało przejść to słońce, a nie może. No mam nadzieję, że to się jeszcze rozpogodzi. No i co? Biorę się za sprzątanie tego ogródka, dlatego że właśnie tak jak mówiłam ostatnio, jak sobie coś zaplanuję, to ja to muszę zrobić, bo ja potem choruję, że ja tego nie zrobiłam. W ogóle miałam nie ogarniać, powiem wam szczerze, tego warzywniaka, bo ogródek to na kwiaty, na tamtą część ogródka to jeszcze przyjdzie czas. Dzisiaj warzywniak. Ja miałam tego nie ogarniać przed zimą, miałam już to tak zostawić i dopiero pozrywać, co tam trzeba zerwać i resztę po prostu miałam zrobić na wiosnę. Ale powiem wam, że to tak wygląda masakrycznie, a jeszcze sporo mi papryki rośnie i tutaj marchewka jeszcze i tak dalej. Bruno, nie wolno tu. I powiem wam, że jak mi to wszystko uschnie, to całą jesień, tą wczesną taką jeszcze wiosnę, czy zimę, jeżeli nie będzie śniegu, a będzie w miarę pogodnie, to będę miała tu po prostu brzydko, to będzie wszystko wyglądało i mi będzie raziło w oczy, jak będę na dworzu, czy przez okno będę widzieć i będzie mnie to denerwować po prostu. Więc na ile mi się uda, to sobie to wszystko dzisiaj wyczyszczę, wysprzątam i doprowadzę to do takiego stanu, żeby po prostu nawet wizualnie ładnie to wyglądało przez cały okres jesienno-zimowy do tej wiosny, do następnego sezonu warzywnego. Nie widzicie teraz. Białasek siedzi tam. Musiałam zerknąć, kto. Białasek. Więc co? Pokażę wam, co mi jeszcze w ogródku rośnie i tak dalej. Ale najpierw muszę się wziąć za pielenie. Szkoda gadania, więc łyk kawki i bierzemy się, słuchajcie, za robotę. A dajcie znać, czy wy ogródki swoje, warzywniaki, o warzywniaku dzisiaj, czy wy warzywniaki sprzątacie przed zimą, czy zostawiacie tak jak macie, nieogarnięte i robicie to dopiero na wiosnę. Dajcie znać, jak jest u was. No ja miałam zostawić, ale stwierdziłam, że to nie na moje nerwy. Miętę powycinać. Nie, w porządku zrobić, bo ja dostanę przez zimę dostanę szału, jak się będę na ten bajzel patrzeć. A nie powiem, bo mam trochę zaniedbany. Wszystko mi tutaj nawet bardzo pozarastało. Przez ten czas, co ten dach robili i w ogóle wcześniej tam, wiecie, już szkoła się zaczęła, to tak nie miałam kiedy, bo to w tych rozjazdach, a dzisiaj mam dłuższy dzień wolnego, bo dziewczyny są do trzeciej, czwartej szkole, więc postanowiłam, że to dzisiaj zrobię. Dobra, nie rozgadujemy się, bierzemy się za robotę. Łyczek kawy, rękawiczki i pielimy. Bluzę założyłam, ale chyba ją zdejmę. Zacznę może, słuchajcie, od papryki i tak. Nie będę się rozgadywać, żeby nie za długo był też ten vlog, bo was zanudzę. Papryka ostra, cyklon. Superowa jest. Ja ją przerobiłam w słoik, w occie, tak jak wam pokazywałam. Zobaczcie, ile jeszcze mam papryk zielonych. Ja to się tylko jednego boję, że przyjdzie w nocy przymrozek i będzie po paprykach. Ale o, zobaczcie, ile jeszcze mi tego rośnie. Jeszcze zobaczcie, są kwiaty. Czyli tak jakby jeszcze będą o, wychodziły i tu i małych jest. Naprawdę, zobaczcie, full po prostu. Jestem tutaj mi trochę niby to pozwijały się te liście. Te są ładne liście, tam się pozwijały, tu są ładne, tu się pozwijały, ale jeszcze tutaj nie, no tu już nic nie ma chyba. Czy tutaj coś jest? Nie wiem, zaraz zobaczę. Nie, no jest coś. Widzicie, patrzcie. Coś się pokazuje. Kwiaty też są.
O, papryka też, widzicie, malutka tu rośnie. Mimo, że to takie pozwiane liście. To ta sama odmiana, ale jakoś tak inaczej to wszystko rośnie. Więc biorę się tutaj za pilenie, bo jak będzie słoneczko, to żeby dochodziło słoneczko, bo jak widzicie, nieźle tutaj jest zarośnięte. Tutaj mam koktajlowe. One tak mi superowo, takie duże w tym roku rosły, ale jeszcze widzicie, są czerwone. Więc które będą dobre, to je sobie wezmę właśnie do doniczki i wszystko to już wyrywam, bo to nie ma co z tym. Trzeba po prostu już to sprzątnąć. Jak? Lepiej? Trochę lepiej, nie? Powyrywane. Jeszcze tylko pograbić ładnie. I jakoś to, słuchajcie, będzie. No. Tutaj też powyrywane. Dwie taczki już wywiezione. Tam jeszcze pograbić. No i tutaj obrzeża powycinać, ale ładuje mi się maszynka, bo zapomniałam jej naładować. No i co? Co teraz? Teraz wejdę chyba tam. Po kolei będę szła. Ale zobaczę, czy mi się naładowało. To bym tutaj powycinała i byłoby już tutaj, wiecie, jakaś strefa taka porządku. Dynie zabiorę. Tam jeszcze rosną. Ale póki co to idę, słuchajcie, po wodę. Bo już mi się kawencja moja skończyła, a pić mi się chce. Już któryś dzień z rzędu, jak sobie tutaj powoli działam. Dzisiaj zrobiłam dużo, bardzo dużo, bo sobie chwasty powyrywałam tam pod płotem i przejechałam tą swoją maszynką między tymi, jak to się nazywają, tymi skrzyniami. Opróżniłam całą tą szklarnię i tutaj ten kawałek pomidorów. Wszystko leży, już nie zaczęły spadać i gnić. No i co? Jeszcze tutaj będzie trzeba, nie wiem, nie pielić, tylko co ja będę tu robić? Co ja będę tu robić, Marta? Co ty będziesz tu robić? Zaraz sobie przypomnę. Będę tu grabić. Przekopywać to będę na wiosnę, bo to nie ma co. No i jeszcze mi tutaj zostało. Tutaj już też schnie. Jeszcze zostawię tylko te chyba. Jak to się nazywają? Papryki. Ale to będę musiała zamykać chyba na noc, bo już noce są zimne. Wszystko sobie jeszcze pograbię. Tu mam na taczce reszki po pomidorach. Niektóre suche, niektóre jeszcze ładne, zielone gałęzie, ale już pomidory nie dojrzewają. A jak dojrzewają, to widzicie, zaraz spadają i gniją, więc już nie ma co. I tak dużo tych pomidorów było. Tutaj sobie poukładałam na razie deski. Te, co były podpory po pomidorach. No i tak. I jeszcze tutaj zrobimy tu i tu, ale to już nie dzisiaj, bo już jest późno. Jeszcze sobie popodlewam dzisiaj i będzie na tyle. A tu mam jeszcze, o, tyle sobie zebrałam z tamtej szklarni tych pomidorów. Położę je gdzieś na parapet. No jak dojrzeją, to dojrzeją. O, ten to widzicie się już psuje. Jak dojrzeją, to będą. Jak nie, no to zobaczymy w trakcie, jak to będzie wszystko wyglądało. A póki co na dzisiaj to wszystko. Łączymy się w następnym łączeniu ogródkowym. Zostało mi tu jeszcze kapusty, które sobie jeszcze, słuchajcie, wykorzystam. Tu mam jeszcze szczypiorek. Tu mam szpinak jeszcze, to zostawiłam. O, to jest rzodkiewki, ale to do wyrzucenia. Pietruszka jeszcze mi tu rośnie. Tutaj mi ta karbowana, więc ja to wszystko, słuchajcie, jeszcze zostawiam. Marchewka też jeszcze, niech sobie tutaj będzie, już dużo jej nie ma, ale jeszcze. Ale już były przymrozki. I zmroziło mi fasolkę, którą sadziłam. Kiedy ją sadziłam? Późno jakoś ją posadziłam i zobaczcie, już była taka. I nie zdążyłam. Tutaj wszystko wypiliłam, już posprzątałam ładnie. I mówię, a za 2 dni sobie przyjdę ją zerwę. No i takie było 0 stopni w nocy. Koperek, ale mi złamał chyba piesa, bo nie wiem, pęk. Więc zobaczcie, ile fasolki mi się zmarnowało, przymroziło. O, widzicie? No i już z tego nic nie będzie, niestety. Ale co tam, co zrobić, jak się nic nie zrobi? Truskawki też już takie ten. I tu miałem jeszcze tą fasolkę. I też. No trudno. Tu takie malutkie pory, nie wiem, takie małe mi rosną, ale jeszcze niech rosną. Dynie zabiorę do domu. Tu mam jeszcze
selery, to sobie już je wyniosę. I tu jeszcze mam, słuchajcie, sporo tej papryki czerwonej, tej ostrej. Naprawdę, zobaczcie, jak dużo. Całe krzaki, liście takie zmarznięte, ale one są twarde. Nie wiem, czy je zabierać. Chyba je pourwam, zabiorę wszystko do domu. I tyle, bo folię tutaj już też zjadłam z przymusu. I tu mam jeszcze papryki zielone. I też musiałabym to sobie zerwać. Tam jeszcze wypielić. Tu mi malina rośnie, ale nie wiem, kiedy ja to, słuchajcie, zrobię. Te pomidory to już do wywalenia. No i tak naprawdę tutaj sobie ogarnęłam. Przydałoby się jeszcze to, słuchajcie, wygrabić i tak dalej, ale... O, rękawiczki znalazłam. Tą folię jeszcze schować trzeba, po tych wiatrach, co ją na szybko zerwaliśmy. A na przykład tutaj miałam... Tutaj są te same ostre papryczki, co tam wam pokazywałam. O, jakiś seler, słuchajcie, jeszcze jest. Więc te same papryczki i zobaczcie, jak przymroziło i już nic z nich nie ma. Widzicie, wszystko się zmroziło. Taka mała papryczka została. A tamte papryczki jeszcze takie liście duże mają. A takie same krzaki były. O, więc nie wiem, czym to jest spowodowane. No i tak to wygląda. Trochę ogarnęłam. I chyba wystarczy. Tu jeszcze to sobie. Tu już, wiecie co, bo miałam to grabić, ale to i tak będę musiała przekopać, jakiegoś obornika dać. To co powyrywałam, to powyrywałam. Resztę sobie jeszcze tej marchewki powyrywam, bo też rośnie. To jeszcze zostawiam, bo to wszystko, wiecie, dla królików jeszcze będę miała. Te kapusty sprzątnę. Tutaj miałam pomidorki, wszystko tutaj w miarę ogarnięte. Jak będzie jeszcze jakaś pogoda, to przyjdę tutaj jeszcze sobie. A, te kapusty, a tutaj dla liście zostawiłam dla królików, bo one mi ślimaki mi te zjadły. A tutaj są już takie malutkie. Liście króliki bardzo lubią, to też im zostawię. Trochę indyki zjedzą. A tam są już takie większe główki, coś tam się jeszcze powybiera, pozjada. Tutaj też. No i tyle, słuchajcie, i tak to. Brak czasu na resztę. No, jak znajdę jakiś czas i będzie jakiś wolny, ciepły jeszcze dzień, to na pewno sobie jeszcze tutaj podokańczam. Powiem wam, że nie bardzo mi ten vlog wyszedł. Miał być zupełnie inny, bo miałam wszystko sobie na błysk posprzątać. No i ja to zrobię, bo mam nadzieję, że jeszcze będą takie, wiecie, w miarę ciepłe dni. No ale niestety, jak ja zaczęłam to robić, no to jeszcze wtedy. Nie miałam takich problemów, jakie mam teraz. To znaczy, wiecie, no, mama nie była jeszcze wtedy, nie wiedziała, że będzie szła na operację, babcia nie miała ręki złamanej. No i nie byłam taka, wiecie, w rozjazdach, jakby to powiedzieć. I miałam więcej takiego czasu tutaj, wiecie, na obejściu, jakby to powiedzieć. W każdym bądź razie. Wtedy naprawdę sporo posprzątałam i jest widać to. No a niestety już przyszły te przymrozki po nocy. No i tak jeszcze tam tak to wygląda, tak już niektóre rzeczy klapnięte są, ale by trzeba było jeszcze tam koło trawę skosić i w ogóle to już może jakoś przy weekendzie mi to Paweł ogarnie, on to pokosi. I jeszcze tą folię trzeba schować i tak dalej, ale już nie będę chyba, wiecie co, sklejać tego vloga, bo ten vlog był naprawdę nagrywany chyba 3 tygodnie, bo jakieś 2 czy 3 tygodnie temu poszłam i nagrałam pierwsze te ujęcie, gdzie zaczęłam sprzątać. No a potem, jak wiecie, zaczął się u mnie maraton. No i tak naprawdę nie mam czasu na ogarnięcie tego, wiecie, tego całego ogródka i dokończenie tego. Więc jak mi ten vlog wyszedł, taki wyszedł. Ile zrobiłam, tyle zrobiłam, jeszcze dużo przede mną. Chciałabym jeszcze sobie ten ogród, mój ogród, no mój, no tam gdzie mam kwiaty, taki wieś, bo tam to jest warzywniak, a tu ogród chciałabym jeszcze ogarnąć. No mam nadzieję, że jeszcze mi się to uda. Patrzę cały czas przez okno, bo tam Laura sobie biega i tak obserwuje ją, co ona tam, wiecie, kombinuje. Więc tak, ale ważę, że tam jest to naokoło tych, bo wykosiłam sobie, że już tam, no jeszcze tą jedną szklarnię muszę skończyć, ale to już wiecie, już to już w jakichś takich vlogach będę, to wam pokażę, jak skończę, to w jakimś tam vlogu po prostu przemycę. A tutaj mi wyszedł taki vlog typowo taki tylko o tym ogródku. Wiem, że to nie wszystkich też interesuje, no ale nie jestem zadowolona z tego vloga, bo miało być inaczej, miałam wpaść, ładnie ogarnąć,
zrobić wszystko i być zadowolona, a tak to takie wiecie, tu zrobię, tam zrobię, nie ma efektów. Najlepiej to jest wpaść, zrobić od A do Z. No ale po prostu, no ja nie mam czasu na nic, powiem wam, że naprawdę jestem cały czas w jeździe, w rozjazdach na te trzy domy, jak to się śmieje. No i po prostu ten ogródek zostawiłam jakby na jakiś taki dzień, który będę miała i go dokończę. No ale na razie tych dni jest bardzo, bardzo mało, żeby mogła tam wpaść i to wszystko dokończyć. No, no ale takie jest życie, nic się na to, słuchajcie, nie poradzi. Mówię, najwyżej sobie dokończę tam kiedyś przy okazji czy coś, a jak nie, to tylko te kapusty jeszcze powyrywam i wszystko zostawię na wiosnę. No, ale powiem wam, że i tak jest lepiej niż było, bo jak teraz właśnie siedzę tutaj, to ja widzę ten ogródek przez okno, to powiem wam, że już naprawdę jest lepiej niż było, bo wiecie, w tych skrzyniach, w tych paletach, gdzie miałam te tam pomidory i tak dalej, inne rzeczy, to jak to wszystko wypieliłam, to się tak ładnie zrobiło, jak tam powyrywałam te pomidory przy tych, to się tak po prostu i te chwasty, bo taki burz był, ale teraz już tego nie ma, więc wiecie, wizualnie jest różnica. A też któregoś ja tam wpadłam, coś tam porobiłam i w ogóle nie nagrałam tam nic, więc taki vlog sklejany sprzed naprawdę, przez 3 tygodnie. Znaczy, ostatnio nagrywałam go 3 tygodnie temu, a dzisiaj dopiero dograłam to, co tam się stworzyło i te dzisiejsze właśnie zakończenie. A dzisiaj mamy który? Nie wiem, zaraz wam powiem. 18 października. No, a ja go zaczęłam nagrywać, no mówię, 3 tygodnie temu jakoś. Więc no, no ale tak w życiu są takie chwile, w których wiecie, możecie sobie planować, a życie powie, że ma być tak, a nie inaczej i wszystkie wasze plany idą w odstawkę, jak to się mówi. No ale nic na to nie poradzimy. Za dzisiaj wam dziękuję bardzo, jak dotrwaliście do końca i wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, bo dawno tego nie mówiłam. Zapraszam na kolejnego vloga, trzymajcie się, słoneczka wam życzę, wszystkiego dobrego. No i żeby nie było tych przymrozków, chociaż już czym bliżej zimy, tym bliżej, czym bliżej, tym bliżej. Dobra, nieważne. Do zobaczenia do następnego vloga. Cześć!